Witam wszystkich serdecznie. Przed nami kolejny rodzaj szydełkowej śnieżynki. Tym razem będzie to małej wielkości śnieżynka. Pokażę ją krok po kroku. Jest to na pewno bardzo ładna zimowa ozdoba naszych mieszkań. Przygotowałam do tego cienki biały kordonek bawełniany oraz szydełko 1,5 mm. Bardzo cienkie, pasujące akurat do tak cienkiego kordonka. I zabieramy się za pracę. Zrobiłam już pętelkę na naszym kordonku. Wkładamy szydełko w tą pętelkę i robimy łańcuszek początkowy. Wykonanie jest bardzo proste, szybkie i poradzą sobie nawet początkujące osoby. Rozpoczynamy naszą szydełkową śnieżynkę od 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Te 8 oczek łańcuszka musimy zamknąć w kółko, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy pracę, przybliżamy do siebie pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę przez to oczko i pętelkę na szydełku. Teraz w tym kółeczku będziemy w środku robić słupki. Przy okazji przytrzymujemy sobie tą początkową włóczkę wzdłuż krawędzi kółeczka, żeby ją wrobić w naszą śnieżynkę. Pierwszy rząd śnieżynki rozpoczniemy od 3 oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. I następnie będzie wiele półsłupków, ponieważ musimy zrobić ich aż 24 słupków. A więc robimy narzut i w kółeczku, w dziurce wbijamy szydełko i robimy słupki. Po kolei będę razem z Wami je robić. A więc pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci i ostatni, dwudziesty czwarty słupek. Rozciągamy te wszystkie słupki na całej długości tego kółeczka, żeby nie było właśnie takich pustych przestrzeni na kółeczku. I łączymy ten rząd w całość. Zobaczcie, od razu ta końcóweczka wrobiła się i jest teraz niewidoczna. Łączymy ten pierwszy rząd oczkiem ścisłym, wbijając szydełko w pierwszy słupek. Tak naprawdę to te 3 oczka łańcuszka, w to górne oczko wbijamy szydełko i tu robimy oczko ścisłe. Narzut przez to oczko, kordonek i pętelkę na szydełku. Pierwszy rząd zrobiony. Przed nami rząd drugi,
bardzo proste wykonanie tego rzędu. Proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co dalej? Dalej osadzamy te 5 oczek łańcuszka na słupku, który odliczymy właśnie w tej chwili. Odliczamy 2 słupki w lewo. Następny słupek zaraz liczony od następnego słupka zaraz z tym łączeniem. Raz, dwa. I w te drugie oczko wbijamy szydełko. Na szydełku nie było żadnego narzutu. I tutaj robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku. I powtarzamy to już przez cały drugi rząd. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I osadzamy to na słupku drugim po lewo. Raz, dwa. I tak już do końca tego rzędu. Można sobie właśnie nawet tak pomóc palcem. Wykonujemy serię tych łańcuszków i pokażę jeszcze, jak to wszystko połączyć w całość. Drugi rząd jest prawie skończony. Z tym, że łączenie tego rzędu będzie nieco nietypowe. Nie łączymy go tak tradycyjnie jak pozostałe rzędy oczkami ścisłymi, ale proszę zrobić tak. Proszę zrobić teraz 2 oczka łańcuszka. Oczywiście, jak tutaj zauważyliście, nie mam zrobionego ostatniego łańcuszka. Jest przestrzeń właśnie na ten łańcuszek, ale nie ma go przerobionego. I właśnie teraz tym ostatnim łańcuszkiem zakończymy drugi rząd. Proszę zrobić 2 oczka łańcuszka, narzut i zrobimy słupek w miejscu, w którym rozpoczęliśmy w ogóle pracę w tym drugim rzędzie, gdzie było łączenie. Tutaj robimy jeden słupek. Dzięki tej metodzie od razu rozpoczniemy rząd trzeci od tego miejsca. Jak wygląda rząd trzeci? Proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie narzut i na pierwszym łańcuszku będziemy osadzać pęczek. Pęczek wiele razy już pokazywałam przy różnych okazjach. Nawet jest osobny filmik, jak zrobić pęczek. Można sobie odświeżyć. Ale tutaj również pokażę bardzo dokładnie. Narzut na szydełku jest już zrobiony i pęczek wykonujemy w następujący sposób. Szydełko wbijamy pod pierwszy łańcuszek, zaraz w kolejności. Wyciągamy pierwszą długą dość pętelkę. Nie żałujcie tutaj kordonka na pętelki. Następnie nie przerabiamy tego, tylko od razu robimy narzut i robimy ponawiamy po prostu ten chwyt, drugą pętelkę wyciągamy, znów narzut i pod tym łańcuszkiem trzecia pętelka, narzut, czwarta pętelka, piąta pętelka i ostatnia, szósta pętelka, żeby ten pęczek był taki fajny, grubiutki. I co dalej? Ostrożnie teraz musimy zrobić narzut i przeciągnąć szydełkiem przez wszystkie pętelki. Jak Wam się nie uda, spróbujcie to i od nowa. Ale musi to przejść przez wszystkie pętelki, żeby tutaj się nic nie popruło. Mamy na szydełku 2 pętelki. Teraz przerabiamy to, czyli narzut i przeciągamy przez 2 pętelki. Taka ozdoba będzie się pojawiać w co drugim łańcuszku. Teraz jeszcze nie koniec, ponieważ na tym pęczku wykonamy pikotek. Jeszcze taki ozdobny pikotek. Jak to robimy? Proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Znów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I powracamy tym łańcuszkiem do miejsca, gdzie przerobiliśmy pęczek i tak naprawdę skąd wychodził ten łańcuszek. I tutaj wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe przez to miejsce i pętelkę na szydełku.
Zobaczcie, powstał taki mały pikotek. Później będziemy tutaj w jego dziurkę wbijać szydełko i rozciągać tą szydełkę. Ale wyszło ciekawe słowo. Tą śnieżynkę. Idziemy dalej. Za każdym takim pikotkiem robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli przed pęczkiem, za pęczkiem 5 oczek łańcuszka. I te 5 oczek łańcuszka osadzamy na następnym łańcuszku, tutaj w rzędzie poniżej. Robimy oczko ścisłe, czyli pod łańcuszek robimy pierwsze oczko ścisłe. To jest jeszcze nie koniec pracy nad tym łańcuszkiem. I tutaj również musi być zrobiony pikotek, a więc proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z powrotem pod łańcuszek i robimy oczko ścisłe. Ja już tutaj sobie troszkę popomagam, żeby to mi było troszkę wygodniej. I zobaczcie, tak wygląda ten rząd. Na jednym łańcuszku pęczek z pikotkiem, na następnym łańcuszku sam pikotek. Osadzamy to oczkami ścisłymi. A więc na kolejnym robimy 5 oczek łańcuszka i kolejny pęczek z pikotkiem. Tak przerabiamy naprzemiennie wszystkie te łańcuszki. I tak wygląda trzeci, ostatni rząd. Ja przerobię to, co przed chwilką tłumaczyłam i powiem, jak zakończyć. Trzeci rząd jest praktycznie już skończony. Mamy zrobiony ostatni pęczek z pikotkiem, ostatnie 5 oczek łańcuszka i łączymy w miejscu tutaj, gdzie rozpoczynaliśmy, gdzie był ten słupek taki dziwny. W górne oczko tego słupka wbijamy szydełko, tutaj robimy oczko ścisłe, ale jeszcze, żeby zgadzało się wszystko, musimy zrobić tutaj w tym miejscu pikotek, ponieważ pomiędzy pęczkami robiliśmy jeszcze pikotek. I tak samo tutaj proszę zrobić 5 oczek łańcuszka, 5 i oczko ścisłe znów w tym samym miejscu. I to jest takie zakończenie tego rzędu. Można jeszcze tak zabezpieczyć tą śnieżynkę, żeby się nie popruła, jednym oczkiem łańcuszka. I dopiero ewentualnie odciąć niteczkę. Pamiętajcie, że taką śnieżynkę trzeba odpowiednio poprzypinać szpileczkami, najlepiej za te pikotki, dobrze ją rozciągnąć. I tak po naciągnięciu ta śnieżynka nie będzie miała, myślę, więcej niż 8 cm średnicy, więc jest zdecydowanie najmniejsza, którą pokazywałam do tej pory z tej serii śnieżynek. Zapraszam na inne projekty. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapki w górę, pokazujcie, co zrobiliście i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję bardzo za uwagę i miłego oglądania.